Drodzy Państwo, Orlen informuje o odkryciu w Polsce nowych zasobów gazu ziemnego. Co może oznaczać ta informacja? O tym między innymi porozmawiam z moim kolejnym gościem, Jakub Wiech, Energetyka24.com. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Niedaleko Biłgoraja na Lubelszczyźnie odkryliśmy 500 milionów metrów sześciennych nowych zasobów gazu ziemnego, poinformował na Twitterze Daniel Obajtek. Kolejne odkrycia z rodzimych złóż pozwolą nam utrzymać w najbliższych latach własną produkcję gazu na poziomie zbliżonym do 20% rocznego zapotrzebowania. Co tak naprawdę oznacza ta informacja przekazana przez Daniela Obajtka? Ta informacja oznacza przede wszystkim, że kompletujemy taki własny portfel wydobywczy, jeżeli chodzi o złoża krajowe, który faktycznie może przyczynić się do tego, że 1/4, 1/5 gazu zużywanego przez Polskę będzie pochodziła z naszego krajowego wydobycia właśnie na terenie Polski. Natomiast no, też trzeba brać pod uwagę, że to złoże, o którym mówimy, szacunkowo ma ono pojemność 0,5 miliarda metrów sześciennych gazu. To jest coś niewielkiego w stosunku do naszego całościowego zużycia, które rocznie sięga około 20 miliardów metrów sześciennych. Natomiast to jest jedno z wielu złóż, które są i będą eksploatowane po to, żebyśmy tworzyli sobie własny zasób wydobywczy i żebyśmy mogli część naszych potrzeb gazowych pokryć własnymi siłami. To jest szczególnie istotne w dobie kryzysu gazowego, który ciąży nad Europą cały czas, chociaż teraz uzyskaliśmy taką, można powiedzieć, kruchą równowagę i cena gazu na europejskich giełdach powróciła do poziomów przedwojennych, to jednak jest to balans naprawdę bardzo, bardzo kruchy i może łatwo zostać zaburzony przez różne czynniki, takie jak chociażby zwiększenie zużycia przez największych światowych konsumentów błękitnego paliwa pokroju Chin. Więc dobrze, że teraz kompletujemy takie własne zasoby, bo one będą przydatne w przyszłości przy stabilizowaniu polskiego, ale też europejskiego rynku gazu. Marek Borowski, odnosząc się na Twitterze właśnie do tej informacji przekazanej przez Daniela Obajtka, napisał, że Obajtek myślał, że 500 milionów to bardzo duża liczba, a tego gazu po 8 dniach już nie będzie. Rzeczywiście te 500 milionów metrów sześciennych wystarczy na tak krótki czas? No tak jak wspomniałem, tutaj nasze zużycie roczne to jest około 20 miliardów metrów sześciennych, więc w 0,5 miliarda, no to jest 1/40 naszego rocznego zużycia, więc to dzieląc można uzyskać liczbę dni, jeżeli chodzi o rok, na ile to mniej więcej wystarczy, tylko że wydobycie w takich przypadkach nie polega na tym, iż podłączamy się tylko do jednego złoża i, że tak to ujmę, wysysamy je do cna, potem przerzucając się na kolejne, to jest miarowe przepompowywanie gazu po prostu z całego zasobu, jaki posiadamy. Ten zasób jest wystarczający, byśmy krajowymi siłami produkowali rocznie około 4 miliardy metrów sześciennych gazu, więc około 1/5 naszego rocznego zużycia. Przy czym zauważę, że w ubiegłym roku to zużycie było mniejsze ze względu na wysokie ceny gazu, ze względu na ograniczenia w zużyciu wdrożone przez różne firmy, które są największymi polskimi konsumentami tego surowca. Także tutaj mówimy o po prostu dołożeniu kolejnej cegiełki do już istniejącego portfela wydobywczego, który jest w stanie zasilać Polskę w określonym stopniu. Chociaż oczywiście no, to złoże nie jest duże, ale Polska nie posiada dużych złóż gazu. Mamy w miarę skromny potencjał, natomiast eksploatujemy go na tyle, żeby ta 1/4, 1/5 krajowego zapotrzebowania była pokrywana polskimi źródłami. Powiedział Pan, że to ta kolejna cegiełka. Jakie są te wcześniejsze cegiełki? W jakich miejscach czy w jakich regionach kraju w tym momencie pozyskujemy ten gaz ziemny? Kluczowym regionem wydobycia gazu ziemnego w Polsce jest Podkarpacie, tam wydobywamy najwięcej tego surowca. Można też wskazać Wielkopolskę, gdzie jest wydobywany tak zwany gaz zaazotowany. Mamy pewne możliwości wydobywcze na Bałtyku, ale też warto zauważyć, że mamy koncesje zagraniczne. Tutaj można wspomnieć na spółki z grupy Orlen, które posiadają takie koncesje na wydobycie gazu na szelfie norweskim. I to jest bardzo istotny kierunek, bo wydobycie tam pozwala nam uzupełnić przepustowość gazociągu Baltic Pipe, który jest teraz jednym z dwóch kluczowych fundamentów naszego miksu importowego obok terminala LNG w Świnoujściu i pozwala nam ściągać właśnie gaz z szelfu norweskiego, między innymi ten wydobywany przez polskie spółki w tym rejonie. I w ten sposób kompletujemy nasz portfel gazowy. Do tego dochodzi jeszcze możliwość importu gazu, właśnie tak jak wspomniałem, skroplonego przez
terminal w Świnoujściu, a także pozyskiwanie tego surowca przez terminal w Kłajpedzie, do którego jesteśmy podpięci gazociągiem GIPL i w ten sposób jesteśmy w zasadzie niezależni od gazu rosyjskiego. Możemy ściągać pewne jeszcze ilości tego surowca przez rewers na gazociągu jamalskim z rynku niemieckiego i tak już od prawie roku działamy bez bezpośrednich dostaw gazu z Rosji. Kluczowe jest oczywiście cały czas poszukiwanie też kolejnych własnych złóż. To jest dosyć długotrwały proces. Na ile pan ocenia szansę, że w kolejnych miejscach w naszym kraju takie złoże uda się odnaleźć? Oczywiście jest szansa, że będziemy znajdować kolejne złoża tego surowca, natomiast one nie będą duże. One będą pokroju tego złoża, które natrafiliśmy pod Biłgorajem, więc 0,5 miliarda metrów sześciennych, może miliard. Mamy mniej więcej oszacowany zasób możliwych do eksploatacji złóż w Polsce. To nie jest duży zasób, dlatego kluczowa jest tutaj taka tendencja do poszukiwania dostawców zewnętrznych, do poszukiwania dostarczycieli, którzy są nam w stanie przesłać surowiec na przykład poprzez gazowce, poprzez drogę skroplaną lub też gazociągiem takim jak Baltic Pipe. No ale też warto zauważyć, że powinniśmy iść w kierunku w ogóle dekarbonizacji, czyli odchodzenia od paliw kopalnych, co jest zgodne nie tylko z pewną logiką zabezpieczania się, jeżeli chodzi o pewne negatywne konsekwencje takich zależności importowych, między innymi na polu gazu ziemnego, ale też jest to zgodne z polityką klimatyczną Unii Europejskiej, więc mówiąc krótko, dekarbonizując się, czyli odchodząc od paliw kopalnych, nie tylko będziemy ograniczać nasze zapotrzebowanie na takie surowce jak gaz, ale też będziemy szli zgodnie z tym, jaki rozwój gospodarczy widzi Bruksela, więc nie będziemy musieli ponosić dodatkowych kosztów związanych z funkcjonowaniem gospodarki, takich jak chociażby system handlu emisjami. O tych źródłach energii dyskutujemy szczególnie mocno od czasu wybuchu wojny w Ukrainie. Widzimy, jakie to przynosi efekty i skutki. Dyskutujemy także o elektrowniach atomowych. Tymczasem, jak donosi niemiecki dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung, te plany budowy polskich elektrowni atomowych spotykają się z protestami wschodnio-niemieckich polityków, którzy chcą powstrzymać ten projekt. Co w tych polskich projektach budowy elektrowni atomowych nie podoba się Niemcom? Niemcom nie podoba się w ogóle sam fakt, że te projekty istnieją, to znaczy Niemcy nie chcą, żeby w Europie były budowane nowe elektrownie jądrowe. Niemcy, mówię tutaj o niemieckich politykach, bo niemieckie społeczeństwo już zmieniło swoje nastawienie do atomu. 71% Niemców uważa, że atom powinien być częścią w transformacji energetycznej Europy, powinien być pozostawiony jako właśnie część europejskiego miksu energetycznego, także niemieckiego miksu. Natomiast do tej zmiany społecznej nie dostosowali się jeszcze niemieccy politycy, zwłaszcza ci z kręgów zielonych, czyli politycy Die Grünen, którzy bardzo mocno obrośli w takie antyatomowe piórka. Nastawienie przeciwne względem energetyki jądrowej jest w zasadzie takim korzeniem, na którym wyrasta duża część partii zielonych w Europie. Natomiast z tą postawą trzeba walczyć, bo jest to postawa sprzeczna z tym, co mówi nauka, ale też co mówią przykłady bezpośrednie dotyczące funkcjonowania energetyki jądrowej. Można tutaj porównać energetykę Francji oraz Niemiec, gdzie Francja zasilana jest w 70% energetyką jądrową, a Niemcy z tej energetyki odchodzą, stawiając na miks oparty w coraz większym stopniu na źródłach odnawialnych. Jeżeli spojrzymy na sukcesy dekarbonizacji, no to Niemcy cały czas nie mogą doścignąć Francji. W ciągu ostatnich miesięcy Niemcom, pomimo gigantycznych nakładów na transformację energetyczną, nie udało się zejść z intensywnością emisji z energetyki do poziomu wyznaczonego przez energetykę francuską. To pokazuje, jak pozytywny wpływ na miks energetyczny może mieć energetyka jądrowa. I to też pokazuje głupotę walki z tą technologią, trzeba to powiedzieć prosto. Ludzie, którzy walczą z atomem z czysto politycznych pobudek, są po prostu nieracjonalni i trzeba ich z tej drogi nawracać. Natomiast jeżeli chodzi o polski projekt jądrowy, tutaj trwają rozmowy międzyrządowe, trwają konsultacje zasadzone na prawie międzynarodowym, które włączają rządy państw ościennych i wiemy, że Niemcy oraz Austriacy
zgłosili swoje sprzeciwy wobec budowy planów budowy elektrowni jądrowych nad Wisłą, ale na przykład już Łotysze takich sprzeciwów nie mieli, więc widać tutaj grupę państw, która jasno nastaje na te atomowe plany Polski. Natomiast to nie jest sprzeciw, który mógłby być blokujący, to jest coś do rozwiązania poprzez po prostu odpowiednie poziomy bezpieczeństwa, które jestem przekonany Polska Elektrownia Jądrowa będzie posiadała, bo do tego jest zobligowana, ale też do tego jakby muszą być zobligowani dostawcy technologii, więc będziemy budować jednostki super bezpieczne, super nowoczesne i pomagające nam w transformacji energetycznej. Powinniśmy bardzo mocno odseparować od tej dyskusji wszystkie głosy, które są w ten nieracjonalny sposób mieszać w naszej transformacji energetycznej. No i nie bać się tych wszystkich też argumentów ze strony chociażby niemieckich polityków, którzy powołują się na awarie jądrowe w Czarnobylu i Fukushimie, no bo to rzeczywiście działa na wyobraźnię, no ale jest argumentem no, bezsensownym w tym momencie. Oczywiście, te historie z Fukushimy czy z Czarnobyla, one już nie mogą się powtórzyć. Nie w tej technologii, którą budujemy. Po pierwsze, nie będziemy stawiać reaktora RBMK, taki jak pracował w Czarnobylu. Po drugie, Polska nie jest zagrożona ani trzęsieniami ziemi, ani tsunami, a to właśnie te nałożone na siebie katastrofy doprowadziły do awarii w Fukushimie, więc nie ma tutaj obawy o powtórkę, czy to ze Związku Sowieckiego, czy z Japonii. Mamy bardzo bezpieczne technologie, które są oferowane przez partnerów amerykańskiego, koreańskiego, być może też francuskiego. Wiemy, jak budować bezpiecznie energetykę jądrową. Przemysł jądrowy wyciągnął wnioski po tych dwóch katastrofach, więc teraz powoływanie się na Czarnobyl czy na Fukushimę no brzmi trochę tak, jakby w dyskusji na temat budownictwa cały czas analizować możliwości jakby zapłonu oświetlenia gazowego, podczas gdy oświetlenie gazowe no już w zasadzie nigdzie nie funkcjonuje. Więc to jest trochę archaiczny argument, nieuzasadniony w ogóle w gruncie nowoczesnej techniki jądrowej, która jest wdrażana z sukcesem w wielu państwach na świecie. No i jeżeli spojrzymy zresztą na Europę, to widzimy ten zwrot w kierunku atomu. Państwa europejskie, które dotychczas były sceptyczne wobec energetyki jądrowej, zmieniają swoje nastawienie. Warto tutaj wskazać chociażby na Szwecję, która do niedawna wygaszała swoje reaktory jądrowe, a teraz ogłosiła, że nie tylko nie będzie już tego robić, ale też będzie budować nowe bloki jądrowe. Więc no, widać tutaj jednoznaczną tendencję do zmiany tego podejścia w Europie. To samo dzieje się właśnie ze wspomnianych już Niemczech, gdzie społeczeństwo no, wywarło presję też na rząd, żeby zaniechał odchodzenia od atomu kompletnego do 2022 roku, do końca grudnia ubiegłego roku. Taki był plan pierwotny, jeżeli chodzi o atom w Niemczech. On miał zniknąć z niemieckiego krajobrazu energetycznego do końca 2022 roku. Tak się nie stało. Plany zostały zmienione i elektrownie jądrowe w Niemczech cały czas działają. Podobna sytuacja miała miejsce w Belgii, która chciała odchodzić od atomu do roku 2025. Też zaniechano tych planów. Również pewna wolta miała miejsce w Paryżu, w Pałacu Elizajskim, gdzie prezydent Macron zmienił swoje nastawienie z pierwszej kadencji z takiego antyatomowego na projądrowe. Teraz Francja chce stawiać reaktory na swojej ziemi, chce też eksportować szeroko technologie jądrowe. Więc no, tutaj widzimy istotną zmianę w czołowych gospodarkach europejskich. No i zmianę narracji i oczywiście zmianę narracji tych czołowych polityków, tych niemieckich także trzeba jeszcze mocniej przekonać. Wiatraki, znowelizowana ustawa odległościowa trafiła do Senatu. Pytanie co dalej? Wiadomo, że ta ustawa wiatrakowa, kwestia wiatraków jest jednym z kamieni milowych, bardzo ważnych dla Komisji Europejskiej. Pytanie, jak Komisja Europejska to potraktuje? Była mowa najpierw o 500 metrach, ostatecznie stanęło na 700 metrach, jeżeli chodzi o tę odległość. Jak podejdzie do tej realizacji kamienia milowego Komisja Europejska? Uważam, że Komisja Europejska może mieć tutaj zarzuty. Będą to zarzuty słuszne, bo ta zmiana polegająca na przetransformowaniu zasady odległościowej 10H, czyli 10-krotności wysokości turbiny wiatrowej, licząc razem z łopatami względem najbliższych zabudowań, i to jest ta odległość, która blokuje w tym momencie wiatraki, na zasadę no, 700 metrów, czyli ta minimalna odległość między zabudowaniami a wiatrakami będzie wynosiła 700 metrów. To jest tylko pozorne otwarcie się na technologię wiatrową w Polsce. Jeżeli porównamy dwa
stronę prawne. To znaczy ten, który był pierwotnie proponowany w zmianie ustawy wiatrakowej, czyli odległość minimalną 500 metrów, a tą odległość 700 metrów, to między tymi dwoma stanami prawnymi pozornie niewielka różnica, która zachodzi, wykrawa tak naprawdę połowę dostępnego areału pod budowę wiatraków. Czyli te bardziej rygorystyczne reguły oparte o zasadę 700 metrów zabierają połowę terenu, który teoretycznie byłby dostępny pod budowę elektrowni wiatrowych, gdyby przyjęto wersję ustawy z 500 metrami jako barierą odległościową dla elektrowni wiatrowych. Więc to jest naprawdę usunięcie bardzo dużego kawałka Polski spod możliwości budowy tego typu mocy i sądzę, że komisja bez problemu to dostrzeże i obawiam się, że tutaj otwieramy sobie kolejny front, który no nie jest nam potrzebny w tym momencie, biorąc pod uwagę inne działania wokół funduszy z KPO, zwłaszcza, że Polska naprawdę potrzebuje mocy wiatrowych, potrzebujemy nowych instalacji, jeżeli chodzi o źródła wytwórcze energii, bo nasz obecny miks energetyczny coraz częściej jest dotknięty deficytem mocowym. Mamy po prostu za mało elektrowni na własne potrzeby. Mamy też bardzo wysoką intensywność emisji. Ona sięga od 700 do nawet 1000 gramów CO2 na kilowatogodzinę. Czyli po prostu, żeby wygenerować 1 kilowatogodzinę energii w Polsce, potrzebujemy wypluć do atmosfery prawie nawet kilogram dwutlenku węgla, a za to trzeba płacić i to bardzo dużo, bo wyprodukowanie tony dwutlenku węgla w tym momencie kosztuje około 85 euro w ramach unijnego systemu handlu emisjami. Także to jest coraz większe obciążenie dla naszej energetyki i brak zmiany tego zawęglowionego w polskiego miksu energetycznego, bo w naszej energetyce za 70% produkcji energii elektrycznej odpowiada węgiel, no będzie nas pchał coraz głębiej w kryzys, który będzie naszym udziałem jeszcze długo po tym, jak skończy się ten obecny kryzys wywołany przez rosyjską napaść na Ukrainę. Mamy strukturalny problem z elektroenergetyką dotyczący przede wszystkim jej zawęglowienia i wysokiej intensywności emisji i musimy z tym walczyć. I wiatraki są bardzo dobrą metodą do walki z taką sytuacją w energetyce. No i politycy rzeczywiście powinni o tym pamiętać, szczególnie kiedy decydują o tak bardzo ważnych sprawach. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Jakub Wiech, Energetyka24.com, był gościem programu Newsroom. Dziękuję raz jeszcze.